Wołomin to ponad 100-letnie podwarszawskie miasto, posiadające ciekawą historię oraz ciekawe miejsca. Zabierzemy Was na krótki spacer, by razem z panem Tadeuszem Kielakiem, 89-letnim emerytowanym nauczycielem historii oraz dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 4, przypomnieć o ludziach i miejscach, których już nie ma. Ja to bardzo, bardzo słabo mówię. Oszczędzam się już. Jedno z najstarszych drzew. Tak. No pan jeszcze pamięta, jak było pewnie nieduże. Tak zwane drzewko śmierci. I później się okazało, żeby nie niszczyć tego drzewa. I tutaj ta ulica, ale to parę lat temu. A po tamtej stronie była drewniana zabudowa i głównie sklepy żydowskie, tak? Sklepy żydowskie były drobne, takie malutkie sklepiki. Natomiast tu po lewej stronie, na rogu przy ulicy Przechodniej i Kościelnej, był potężny sklep państwa Rebandlów. Chodziło się po schodkach, nazywano zresztą ten sklep po schodkach. No i charakterystyczne było, przypominał bardzo 19-letni sklep Wokulskiego, którego opisywał Prus. No i tu wchodzimy już w tak zwany plac Górnośląski. Górnośląski. Jak jest ta uliczka taka, ta alejka stały, po tej stronie stały drewniane budy, tak, drewniane budy. Tam dalej, od tamtej strony, to była część, gdzie przyjeżdżali rolnicy z wozami. Tu można było kupić sobie żywe stworzenia, małe cielaczki, małe prosiaczki. Na środku stała taka wielka, wielka studnia, z której korzystali mieszkańcy tutaj. Wiem, że zachwalano tutaj ten chleb razowy. Chleb jak piernik, słonina jak masło. Pan widział właśnie te naloty tych żandarmów, tych blacharzy. Tak. No było ich wtedy na motorach z przyczepą przyjeżdżali. Pan widział, jak oni łapali tych Żydów, czy nie? Nie pamiętam w tej chwili. Wiem, że ganiali po ulicach. Ci Żydzi uciekali, strzały słychać były. Ganiali tych Żydów, jak uciekali. Tutaj była zbudowana przed wojną straż pożarna ochotnicza. Na samym rogu placu znajdowała się wieża ćwiczebna. Przy Izbie Muzealnej w Odiczków spotyka się grono miłośników historii naszego miasta wraz z twórcami strony Dawny Wołomin na fotografiach. Postanowiliśmy stworzyć cykl filmów o historii naszego miasta. Ten krótki film jest zapowiedzią serii odcinków o wydarzeniach, ludziach i miejscach związanych z naszym miastem. Czekamy na komentarze i propozycje tematów.